dobry, cześć, trzymam, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj ze mną jest Admiros i Plaga. Siema, czemu jesteś tatem? Siema. Jak szybciutko, widzisz? Też jestem tatem. Oszczędność. Tatem. Też jestem tatem, też tak nie miałem. To jest dzieckiem. Ja jestem dzieckiem i jest jakiś beret ze mną. Jest jakiś beret, ty to coś popierdziliło. O, miał dobra, pilnujemy go. Czekajcie, ja podskoczę, o. To jestem ja. To jest Paweł z czerwoną czapeczką. Z czerwoną czapeczką to jestem ja. Dobra, to sprzątamy zabawki, dostaniemy supermoce. Ej, co za frajer tu to postawił? Nie frajer, tylko twój stary. Twój stary. Garnij się. Nie mów na mnie frajer, jestem dobra, twoim ja starym, nie? Tam. Pewnie, że tak. Jej. Aaa, napierdla. No, ogólnie sprawa wygląda tak, że jest nas dwóch tatów, co nie? I to jest więcej niż jeden tata. Mówisz? No. Ja się właśnie doładowałem. Już zeżarłeś coś? Pamiętaj, że mamy ziomka jakiegoś, nie? To jest ten. To jest ten Rojo, tak? Nie w końcu. Spójrz, Szybyku mały. To jest ten Rojo cały, no. Jestem niewidzialnym tatą. Tatuś podkoszony jest, tatuś nie umie chodzić. Pociął mi nogi, skubaniec. Tatuś podkoszony. W kuchni. O nie, tylko... W kuchni łobuziory, oba. Tatuś napierdziela sobie tutaj, tak. Jest, synek. Co ty wy... Ja cię... Bo chciałem synkowi zrobić soczek pomarańczowy. Wiesz, że teraz tu już jesteśmy ten. Nie, nigdy jeszcze nic nie spasonego. No, mam nadzieję. Patrz, widzisz, to jest mądre dziecko, to jest nasze dziecko wychowane. No ty mnie pociął, skubanie. Oj, tatu... Ej, to jest niewidzialny, co za frajer! Ja umieram w ogóle, nie? Wiecie o tym, mówiłem wam? Czekaj. Hop. Czemu umierasz? Czekaj, przyniosę ci lekarstwo. Zamknął mnie! O, wybielacz! O, siedź tam, gnoju. Wybielacz! O, i mydło. Pewnie, że tak. Ty kabinet. Ej, on mnie zamknął! Wystaw nogę chociaż, co? Nie, nie wystawię. Wystaw nogę. Nie, nie bądź taki, wystaw nogę. Nie zrobię, ja tu umrę. No ja dawaj, się zabiję. Wystaw nogę, mamy dla ja siebie tu zdechnę. Tak, ja nie, wystaw, ja chcę zdechnąć. Mamy szkło dla siebie. O. Oj, chyba zdycham. No nie, może się zabijesz. Oh my god. Dałeś mu? Otworzyłem, ale nie wiem, czy mu dałem. Chyba dałem mu, wiesz? Halo? Powiedz, ty. Jak lepiej się czujesz, chłopcze? Lepiej się czujesz, mały gnoju? Tak troszeczkę. Ale nie dużo. Ryty bachor. O, patrzcie, szkło! O, dobrze. Nie, dobrze. Nie jest szkła. Nie, jest no szkło, nie. Szkło nie. Szkło jest dla dorosłych. O, jak już się lepiej poczuł. Nie wiem. Kto mi dał bananka? Nie da zamknąć, nie? Za łeb normalnie. Jest cały czas pocięty. Gdzie jest drugie dziecko? Które dziecko? Jakie dziecko? Właśnie. Broj. Jeszcze drugie dziecko jest. No pierdziele, co on tu zrobił? O nie, spalił się niestety. Kopci się trochę tam. Spaliliście dziecko? Można się spalić. Jak mogliście spalić dziecko? Jakie oszukisty! On oszukiwał, a w ogóle co, ej, co się dzieje? Czemu? Co zrobiliście? O, no, dziecko wygrało. Paweł, czy ty umarłeś? No chyba tak. Umarł. Jadłem lody. No nie. I było mi zimno. Umarłeś. A ty co? Nic mi nie pomogłeś? Ale już lato jest. O. Możesz jeść lody. To czemu teraz umarłeś? Zemścimy się na nim. Nieprawda. Bracie Admirosie. Tak? Jesteśmy. Nie zemścicie się. Nie, no znowu jestem tatem. Już zawsze będziemy tatem. Nie! Ty założysz nową grę. Co najwyżej... O nie! Jesteśmy skazani na tatów, na zawsze. Zawsze będziesz starym. O nie, nie chcę być starym. Bądź staruchem. Powstrzymane. Bądź starym staruchem. Pilnuj drugiego dziecka. Ale nie wiem, bo już tato Admiros. On chyba poszedł do tej, do kuchni, wiesz? Już tak szybko? No, spierdzielił gnojek. Nie, no nie ma go w kuchni. Kuchni jest gdzieś tam uciekł z pokoju na pewno. Patrz! O nie, toster zostaw w spokoju. No to Paweł taki mądry jest z tosterem. No to Paweł jest taki mądry. On ma czapkę. Co się stało? Tato, co ty robisz? Ja ci dam, pierdziel będziesz miał taki. Co za głupi tatuś. Nie przeżyjesz tego. Chodź Paweł, tutaj. Gdzie on jest? Ty, no teleportował. Nie, teleportował się. Tak? Dobra. O, toster. Ja ci pokażę coś, patrz. Co mi chcesz pokazać? Tato, co ty robisz? Spokojnie. Tutaj da się to... Zaufaj tatowi. Tatowi? No. Tak, tatowi trzeba. Podłącz toster, bo tata nie wie, jak się podłącza toster. Czekaj, no weź, bo tutaj. Weź go wystrzęgliło, tato. O, nie, już. No, nie pozabijam. Już, tak? Tak. Nie pozabijam. Jestem elektrykiem. Co ty, tata, robisz? To się stało? Jak wszystkie dzieci zabił? Jak zabiłeś jedno i drugie dziecko za jednym zamachem? Nie wiem. Co za ojciec?
On był po prostu. Bo to jakieś spięcie poszło przez cały dom chyba, bo wrzuciłem do kibelka toster i dzieci się spaliły. To się stało w ogóle. Ta gra wcale nie ma bugów, co nie? Nawet nie, nie, no co ty, chłopak siedział u siebie w pokoju i go zabił toster, nie? Wrzucony do kibla jeszcze, nie? W ogóle widocznie, wiesz... Widocznie tak... Na parterze w ogóle, właśnie. Nie na parterze. Ło, nie patrz, złapałem go gnoja znowu, patrz. Ty jesteś hamem zwykłym i prostaczkim starym takim. Ale tego drugiego złapałem, tego bardziej wrednego. O, ten, sam jesteś wredny, jestem dobrym dzieckiem. Zawsze byłem dobrym dzieckiem. Jesteś dobrym dzieckiem. Jestem dobrym dzieckiem. Gdzie jest piłeczka? Dawaj już piłeczkę. Dawaj. Piłeczkę, proszę. Hop. No wszystko już o, jest. O nie, mam łapaczkę do dzieci, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby łapać. Nie to masz? Łapaczkę? Nie, bo one się bugują. Tak, złap mnie, weź mnie złap, tak, weź nie, mnie. Nie, bo się zbugujesz, dziecko. Dziecko się nie buguje. Pozamykałem gnojka. Dobra. Chyba, że go w ścianę włożysz, to wtedy spoko. Ostatnio Pawła włożyłem w ścianę i nie mógł się ruszać. Pawła! To nie było śmieszne wtedy. Daj, za okno go, no i tam go zostaw. I patrz, koniec. Koniec żartów, zostajesz tam. Już nikt którego? Nie wejdziesz do domu. Zły to dziecko, Paweł zły przeżył. Dziecko. Proszę, proszę nie wchodzić do domu. No. Ale wiesz, że to jest zbagowane. On niby wiem. Jest za domem, ale on tak naprawdę... Nie, on jest tam, wiesz? Jest? Powinien być, bo ostatnio powinien Pawła być? Tak włożyłem w ścianę i był w ścianie rzeczywiście. No właśnie, to była taka lipa, nie? Tak mnie wziął, wcisnął w ścianę i tyle. Ty łebie, oddaj mi to. Nie oddam ci, bo jesteś zbrodnialcem. Ja nie podoba mi się to. Zrobię pieczoną rybę. O, zrób pieczoną rybę. Paweł, obiad. Nie chcę obiadu. Mi się wydaje. Chodź. Nie lubię jeść. Chodź na obiad. Nie lubię obiadu. Chodź. Idź mi z tym. Nie chcę, tata nie chce. Chodź, zostaniesz schabowego z ryby. To jest bardzo dobre jedzenie. Tata Admiro zna się na gotowaniu. No. Był już kiedyś kucharzem. Mówisz? Ale spalił się w kuchni. Był jakiś kucharzem dzieci. O, będzie kurczak. Gotowałeś dzieci? Jak mogłeś nie gotować no, dzieci? Dzieci. Kucharzem halo, dzieci. Mały Pawełku, snajperku. Kurde! Kucharzowałem. Proszę zostawić tę świecę. Well done chicken. O. O, tam patrz, dziecko umarło za oknem. Umarło za oknem. Może z zimna umarło. Możliwe. Jest takie rzeczy się zdarzają, nie? Ale jeszcze mamy. Śmierć inny. Chodzi po dzieciach. A pamiętaj, wciąż mamy jeszcze jedno dziecko. Chodź, chodź tutaj, patrz, mam dla ciebie coś dobrego, chodź. Co to jest? Kurczak. To jest ciemno. Jadę? Co to jest? Wow! Skubanie! Deptaj! No i co? Nie zdeptałeś ty! Za typek mały. Ja! Straszny rzecz. Co za... No jeny... Tata, nie wiesz jak gaśnicę... Zawsze powinieneś mieć gaśnicę przy sobie, naprawdę. Tak samo, wiesz, zestaw bandaży, antybiotyków i w ogóle frutów. Idź ich, pozamykaj. Ja nie zdążę już, bo już poszedłem do kuchni, ale dobra. O nie. Spróbuję. Stójcie dzieci, poczekajcie, chodźcie. Są zabawki w pokoju, zobaczcie. O, pianinko pyk, pyk. Jest. Sam jesteś zabawka. Nie, łeb masz jak zabawka, tata. Chodź, piłeczka, patrz dziecko. Patrz, patrz piłka. O, piłka, popatrzcie. Dobra, to dziecko jest jakieś ułomne. Ja brrr, dziecko, ale tam... No zawaj, zimno mi jest, powiedziałem. Wyłaź no, zostaw to! Wyłaź nie dotykaj! Nie ruszaj tego! Zostaw, zamknij te drzwi! Zamknij! Tamtego, ten jest upośledzony, sobie nie zrobi. Właśnie, zapomnieliśmy... Nie otwieraj! No. Patrz na to, plago, patrz. Gdzie? No tu za tobą. Czekaj, bo czekaj, tu ten gnojek... O. Masz ty gnojku, ty! Ojcze, masz ty ja pasztecie. Jestem ojcem, ja jestem dzieckiem. No zobacz. Jej. O. Malujemy. Ej, nie jedz, nie pij farby, nie. Farba, nie dobra, rzuć. Farba jest fajna mam właśnie. Mam dać leki, bo zginie. Niestety. Umieraj, Paweł. Zdychaj, Paweł. Nie no, ten nie umieraj. Ten już ten chce zginąć. Chyba wymienić opony na letnie. A dzieci wymienić na bardziej inteligentne, to są głupie trochę. Sam jesteś głupi. Chciałbym wymienić to dziecko. To chce się wymienić, mam dziecko do wymiany. Może napisz na OLX-ie i ktoś się wymieni za nowy komputer stacjonarny, nie? Ej, chyba mnie zbugowało. A jakbym wpisał na OLX-ie faktycznie dziecko. Do wymiany, nie? Do wymiany. To dziecko rzeczywiście jest jeszcze gorsze od Pawła, wiesz? Chodzi tak? W lodówce, no, ale drzwi ten nie zamyka. Gdzie jest Paweł? Paweł, jedziemy na wycieczkę. Jedziemy, chodźcie, jedziemy. Widzę, że opony są wymienione.
No otwórz, no. Tacie, no ja też chcę jechać. To sobie jedź, pierdziela. Kurde. Pierdziela. Kurde. Gdzie jest pierdziela? Baby, patrz, my też możemy tędy przejść. Stój. Tato, co ty robisz? Stój. Ty. Nie ma stunia. Masz słuchać się, staty. Ej, ja chyba dalej umieram, wiesz, tato? Chyba nie. Teraz tak patrzę, że tak dalej zdycham chyba. A nie wiem jakim chyba cudem, nie. Chyba mi ktoś nie dał lekarstw. Chyba dostałeś leki, chyba. Myślę, że chyba umrę. To co jest? Tam, nic nie będzie. Jesteś kuloodporny po tacie. Także luz. Okay. Pełny luz, mała szczęśliwa. To już wypił, wszystko powypijał. Nic o, nie zostawił dla oddaj nóż, tacie. Ci zaraz tu lecim, chodź, mam lekarstwo. Nie, nie chcę lekarstw, oddaj, nie. On już dostał leki, nie daj mu nowych. Dostał, a ja mu dałem kolejne. O kurde, teraz będzie podwójnie zdrowy. O, jak podwójnie zdrowy? Im bardziej dziecko jest chore, to trzeba mu dać tym więcej. Gorzej, jak go przedawkujemy, nie? Jak mi ten... Bo to jest jak w tym, jak w grze, jak dajesz więcej leków dzieci, to masz bonus razy dwa do leczenia. A no tak, jesteś leczony. Sam jesteś leczony, sam się lecz. Będziesz leczony do tej, do drugiej potęgi. Tak. Paper is good. Nie wpierdzielaj tego, no. Chodź, zobacz, bananek. Sam jesteś, idź mi z tym banankiem. Wyjdź mi z tym. Nie zjadł całego papieru. O. Dobra, niech tam siedzi, zamknij go w tej lodówce. Ale on się zamarznie, wiesz? No tak, zamknij w lodówce! Zamknij mnie w tej lodówce, tak jest. A gdzie jest ten pierwszy dzieciak? Halo? Hej. Synu tatów. Gdzie jest drugi syn tatów? Ej, nie mogę tego. A kutka? Ej, da się zamknąć lodówkę? Bo ja ci cicho. Nie da się. Sam się zamknij. Ugaśmy go. Sam się ugaś. Pych. Co za łeb normalnie. Ała, dostałem drzwiami. Dobra, jak jest ci zimno, to wchodź do piecyka. Do piecyka. Go, go, go. Do piecyka? Tak, włączymy tam ten ogrzewanie dodatkowe. Za chwilę. Piecyk jest na propsie. Proszę. O, dziękuję. Pyk. Jak się czujesz? No tak nie za bardzo. Nic jakby się nie działo tak. O, wygraliśmy. Nie, no lipa. Kurde, nie zdążyliśmy dziecka zrobić na pieczarze. Zrobić dziecka, kurde. Nie zdążyli. Dwóch ojców do siebie tak mówi, nie zdążyliśmy zrobić dziecka. Mamy dwójkę dzieci już, tylko... No masz dwójkę dzieci, tylko no chłopiec to, żeby jakieś, trzecie. Nie? No, to surowe to nie mogą być. Niedobre są surowe, trzeba poczekać trochę. Tak słyszałem, że ten... Wyglądałem ostatnio Gordona Ramseya, to znaczy jak ruszają nogami, to jeszcze nie są gotowe. Podobno. Aha. No, to nie. On tak mówił. Poradniku dla rodziców. Pięknie. Dobra, ja teraz będę ojcem z Jamesa. Uważaj, bo małe porąbańce idą do ciebie. A gdzie ty się wybierasz? Nie ma, do samochodu nie pójdziesz. Dajesz mu klucze. Kurde, uciekł. Uciekł przez wentylację. To mamy problem. Ktoś. Halo. On jest na górze chyba teraz, on tutaj tak? Jest, patrz, jest chory. Masz ty, gnojku. Poraził się. Patrz, ciebie daj też. Mu leki, biegnij po leki. Ej, mnie też poraziło. Biegnij po leki. Jak się poraziło? Ugasił mu gorączkę. Ugasił się. Nie. To było nie fair. Jak mogłeś mnie tutaj porazić prądem? Nieprawda. On umiera, traci życie bardzo szybko. O ten. Trzeba mu dać poty. O! Wow, też chciał zabić. Ale masz health 2, 1% i 0 i minus 5 już masz. Ej, co to w ogóle się dzieje? Co to za obraz masz? Ej, zacięło się, nie mogę go wyleczyć. Co to jest? Nie wiem. Ej, a może... Bo to jeszcze nie wszystko stracone, można jeszcze go uratować. Jak? To? No lekarz. Lekarz, nie, no nie żyje, ale... Nie żyje, ale może, może uratować. Wszystko stracone. A i ten się zamroził za w ogóle, stoi w miejscu jeden, wiesz? A gdzie on jest, na górze gdzieś? Tu w kuchni. Kuchni jest, nic tu się nie dzieje, nie? Jakby się zaciął? No, patrz, widzisz go? Nie ma tutaj. Pod obrazem. No jest pod obrazem, jest, widzę. Jest pod obrazem. Tak, no patrz, żyje. Ma się dobrze. Się dobrze ma się. Może ten. Wysunę ten obraz, o. Może jakiś paraliżu dostał. Może on ma koszmary, może się... Paralityk! No, sądząc w jego oczach, to na pewno ma jakieś koszmary. Jak go wziął? Rani moje! Podaktowałem. Reanimacja upadła, dziecka! Patrz. Nie, on tańczy z tą czapką. Oj, nie będziesz zdrowy. On ją miksuje, stary, no przecież to jest breakdance taki z czapeczką. Masz. No chodź, ugotujemy mu coś po prostu i to wszystko. Też to ten, powinno się udać. Proszę bardzo, odpalamy gazik. Ja mu dam talerz. Tutaj, kotleta, fileta. Talerzyk, synku? Patrz, jak słodko sobie siedzi przed talerzykiem. Położę mu jakieś owoce. Ja, masakra, no. Spoko. Nic mu nie będzie. O. Jej. Dajcie mu surowe mięso może.
Nie, ja mam tutaj tego, usmażonego, patrz. Nie mogę mu dać tego, kupię. No, nic mu się chyba już nie da dać. Może szklankę mu dam. Oj, stukę nią niechcący. Znowu stukę. No nie, no bez jaj, no ty... Może, ej, może on jest na baterię po prostu. O, popatrz. Co za tatuś normalnie. Rzucam go szkłem. Ja mu włożyłem baterie nowe. O, tak? Zielony tata, no. Baterię włóż. Może go trzeba schłodzić trochę gaśnicą. Włóż mu baterię. Lipa. Bo trzeba go podłączyć pewnie do ładowarki. O, no podłącz go do prądu. Nie mam czym za bardzo, wiesz? To ja go zamknę. Chociaż. Trochę. Co mu się stało się normalnie, widzisz? Zamarł ze strachu po prostu, benzynę wiesz? Benzynę mu dam. Ja mu położę świeczki. Odpaliła auto, to będzie nam dziecko odpali. Taka nastrojowa kolacja. Tak. Proszę. Świecami. Z benzyną. Nawet ma ustnik ta benzyna, także jest okej, ten karnister. Dam mu farbę, to może pomalujemy go na jakiś żywszy kolor. Karnister z ustnikiem. Na żywszy kolor. No białą dałeś, chłopie. No tu czerwoną niosę, to jest żywy czerwoną, kolor. Żywy kolor mu daj. Proszę. On w ogóle jakby... O. Ale Roy napisał hello. Hello. Hello, Roy. Hello. Chcesz coś do niego? Napiszę mu hello. O, obudził się. Ale mi się gra zacięła. O, wygrali. O jest, wygrali, tatowie wygrali. Jej. Ale co się stało? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, co on w ogóle, co to dziecko nie zrobiło, wiem, co... nie? Ja też nie wiem. Czemu my nie jesteśmy dziećmi? No bo jesteśmy tatami. Ej, ten. Dobra. To jest niesprawiedliwe. Za stary jesteś po prostu. Co tu się tak? dzieje? Tak, patrz. Po prostu jesteś za stary, nie możesz być dzieckiem. Łap to. Ej, jestem waszym bratem. To ja, brat. Jasne, ale to ja. Ale nie jestem tatą. Ja. Ej, nic, dobra, może się nie gapną, oni są dość głupi. No. Mów za siebie. Sądząc po ich zachowaniu, to wiesz, mogą się gapnąć. Ło! Put the toys away. Cześć, mały skurczybyku. Oddaj to, mały skurczybyku. Oddaj. Oddaj, mówię. Spadaj, tata. Grubas, zostaw mnie, grubasie, ty. Zostaw, nie dotykaj! Nie, bo te są w garażu to... i się... Założę ci normalnie niebieską kartę! Zobaczysz! Balachę założę, będziesz miał. Założymy ci niebieską kartę. Kurde, zawsze chciałem ten zegar z tej ściany. On tutaj nie pasował. Chciałem jakieś przemeblowanie zrobić. Nie da mu się kurczę zabrać. O, tutaj są dzieciowie. No są, w samochodzie jeden dzieciol jest. Masz, benzynę. Błom! Nie! No. Wow. Co, drugiego też zabił. No. Ja zabił go chyba od łamek. Ale w kuchni, no czujesz to? O nie. O nie. Jest moc. To jest życie tatów. Dzieci umierają. Dlatego wysyłam, dlatego jest te 500+, żeby szybko robić następne. Aha. Żeby następne, tak, nie? Następne. Tak, następne. Ja. Dzieciu Pawłu, chodź pokażę ci sztuczkę. Buduję ci zamek z tego, z nie. mebli. Zostaw mnie. No, wieżę taką wielką z mebli. No, z mebli, tylko no, najpierw pokażę. Trzeba posprzątać zabaweczki. Idź do salonu, synuś, i poczekaj na tatusiu. No dobrze, tatusiowie pójdę. Wszystko pokażą. Pójdę tam na dół. Bądź grzeczny, synuś. Będę grzeczny. Może dostanę supermoc siłę tatów. No, ja już mam supermoc siłę tatów. Peekaboo! Już dostałem. Znaczy chyba... O, dostaliśmy oboje ją. Wow. Ale tato, wybij szybę, jest, wybij niestety. Szybę, będzie łatwiej. Nie mam czym za bardzo, bo to młotek jest potrzebny do tego. Ręką nie potrafi, tato. Młotek. Gdzieś w kuchni będzie na pewno. Nie. O, tato. Nie żyje w kuchni jeden. O, on nie umie się bawić. Tato, mam młotek, mogę bić szybę. Nie bij szybę. Wow! Coś się stało. Co to było? Coś wybuchł ten dzieciak z opóźnieniem. Z opóźnieniem, no. Granat z opóźnieniem. Tutaj mam, patrz, tata, o, młotek. Masz tutaj, nie mogę zbić szybę. Tu masz, kurde, weź ten młotek, ty. No daj. No masz, weź. Tak, awanturę tak, w kuchni robię. Nie muszę. No zabierz mi go. Nie mogę. A mam klucz. Lags. Mówi, że ma lagi. Gdzie ty jesteś? Tato, gdzie ty jesteś? Wszyscy mamy lagi. No właśnie nie wiem. Ja jestem w salonie cały czas. Ja też jestem w salonie, a ty zniknąłeś. Synu. Jak? Synu. Ty zniknąłeś, nie ja. No to dobra. Halo. Gdzie wy jesteście? W ogóle tam się coś pali cały czas. Gdzie się coś pali? To syn się pali drugi. Twój brat się pali, nie przejmuj się. Ale jego nie ma. Gdzie ty jesteś? Przy lodówce teraz jestem. Ej, nie mogę mebli przestawiać. Ja mogę. On mi rozmoże. Ło, jak to się stało? Nie mam pojęcia, wiesz? Bo ci to ty uruchomiłeś to. Idę do lodówki. Ale co z tego? Łóżko się nie zmieści, a lampa mnie... Gdzie ty jesteś? No to fakt. Dobra, spotkajmy się. Widzę, że szafki się otwierają, ale nie ma cię.
Ja też nie widzę Pawła, to chyba lobby nam się zepsuło już. Ej, a zobaczmy te drzwi. Hmm? Od kuchni, otwieram je i zamykam. No, widzę, no, ja widzę. Nie widzę. Ja ciebie też nie widzę. Obraz się przewrócił, obraz się przewrócił. Latający kosz, latająca stawka dochodzenia dzieci. Jesteśmy wszyscy niewidzialni. Jesteśmy wszyscy niewidzialni teraz. Co byście zrobili? Zepsuliśmy grę. No i tak. Ja to czekajcie, to w sumie to ja wam pokażę, gdzie jestem. Czekaj tutaj. No. Ciekawe, które gniazdko się zapali, nie? To, to nie jest dobry sposób na pokazywanie uczuć, podpalanie się. Zobaczmy w salonie na przykład. Co wy na to? O, nie, dobra, szybko, szybko, zabezpieczenie jakieś. Op. O. Nie ma nic zabezpieczenia. O. Dobra, ja wstawiam, że te. Jak już nie żyję przecież. Jest! Jak nie żyjesz? Już nie żyję od paru sekund. My gramy cały czas. Kurde, my jesteśmy cały czas. Patrz, jeszcze będzie, że wygraliśmy, nie? Zaraz będzie. Daddy is win. A jestem przy drzwiach wyjściowych. No ale przy, telewizorze się tam spaliłem przecież. Tam telewizor. Teraz. Nie spaliłeś się. Czekaj, jak może dobrze zatkam te gniazdka, może się nie spalisz jeszcze. Haksy! Dobry. Haksy Maciej, tyle. Nieprawda. To ty źle się przecież telewizor wywaliło, tutaj wszystko się pali, tutaj zwłoka się pali, moja taka mała. Nie. No pewnie, że tak. Się pali. Tu przy telewizorze? Pozatykane są gniazdka. Masz jakieś błędy, Paweł. Ej, no faktycznie zatkane teraz gniazdko jest, ale w ogóle, że moja zwłoka, taka z czerwonym czapeczką. Nie, z czerwoną zaraz czapeczką. Zaraz wygrałem, jeszcze chwilka. Jeszcze chwilka i wygrywamy ten mecz. Ej, no czujesz to, no... Ej, no ciekawe, kto wygra teraz. No bo gniazd... No bo oboje dzieci nie żyje. Wow, jaką mam siłę. Żyjecie, macie tam życie. Dobre życie macie. Meble się przesuwają w ogóle same, what the fuck? Meble latają. Ja przesuwam meble. Kurde. Tu jakiś mebel jest. No leć mebel. Ja pierdzielę masakra. Co ty wieszasz meble? One mają się wysuszyć? Nie no. To je tam na górę wrzuci. Jak Daddy is win? Jakie haksy! Wszyscy widzieli haksiory normalnie. Nieprawda, to jest haksiory. Akcent na zakończenie. Tak. Bo wygraliśmy. Haksy, haksy tak, normalnie. No. Tak. Nieprawda, no. Nie podoba mi się. No jak to przecież? Dotkałem gniazdka, no wszyscy widzieli u mnie na właśnie, no, a wszyscy widzieli, że ja się spaliłem też. Nieprawda, ty... Ale Daddy Wins gra, wszyscy znają. Nie szuka, tak? Nie oszukasz algorytmów. Właśnie, kurde, Daddy Wins. Daddy Wins. Sam jesteś algorytm. Sam go napisałeś, ty. No. Dobra. Tato, dobra. No to tyle, trzymajcie się. Jolo. Na razie.